Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w szóstym odcinku, bodajże. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Ostatnio udało nam się opuścić tutaj poziom tej cieczy. No i teraz wypadałoby jakoś tutaj ładniej zejść. Niestety ja nie do końca wiem, jak to zrobić. Tutaj raczej się nie złapiemy nigdzie. Och, tam było zejście, ja niepotrzebnie się teraz wróciłam. Dobra. Ostatnio zakończyliśmy tutaj odcinek, bo troszeczkę się bałam, żeby nie był za długi. O Boże, prawie spadłam. No, ale chyba jednak jest w porządku. I tutaj pytanie, czy w bok robimy? Na to wychodzi. Wow. No nie, 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 nie. Lara, nie. Dobra, myślałam, że trochę inaczej musimy to zrobić, natomiast nasza koleżanka nie chciała się odbijać, więc zejdziemy inaczej. Aha, bo ja się muszę jakoś tam na drugą stronę chyba dostać. Ale to chyba... nie będzie aż tak prosta rzecz, jakby się mogło wydawać. Okej, mamy punkt kontrolny, a ta ciecz nie wygląda dobrze. Dobra, tutaj chyba od razu na górę. No, liczyłam, że troszeczkę mniej będzie z tym roboty. No, troszeczkę muszę się no nie, bez jaj. Bez jaj, błagam. Czemu to się chwieje? O kurde. Nawet nie wiecie, jak mi pad wibruje, no nie? Fuh, straszna panika. Dobra. Tutaj zejdziemy w sposób bezpieczny. Przynajmniej w miarę. Mamy towarzystwo, tak jak podejrzewałam. Dobra, na szczęście udaje nam się jakoś to zrobić. Te trale troszeczkę przypominają mi zombiaki z Call of Duty. Dobra, wydaje się, że jest już bezpiecznie. Ja bym tutaj wolała sobie robić dużo częściej zapisy gry, bo naprawdę teren jest bardzo nieciekawy. Sobie możemy sobie nadpisać tego save'a. Mam nadzieję tylko, że sobie nie nadpisałam dobrego save'a. Dobra, chyba rozumiem. Dobra. Chyba od razu w bok. Troszeczkę dostałam, ale... mamy przynajmniej punkt kontrolny i możemy iść dalej. Tutaj widzę, że czeka na mnie apteczka przy okazji. No i tutaj widzę, że będzie interesting, naprawdę. Za mało się rozhuśtałam. Hej, ja nie mogę się rozhuśtać za bardzo. Jak to działa? O właśnie. Doskoczymy? Doskoczyliśmy, pięknie. Aż się zrobił punkt kontrolny kolejny. No i co teraz? Tutaj mogę coś linką, ale to jest ta linka. A. Możemy chyba to przyciągnąć do siebie. Oby to nie była rzecz czasowa. No, powiem szczerze, nie widziałam w ogóle, gdzie ja skaczę i co robię. Do tyłu?
O, wow. Okej, jest was jeszcze więcej. Dobra, skarb mi niepotrzebny. Ale apteczka się przyda. Widzę, że mogę iść tutaj i pytanie, gdzie mnie to zaprowadzi. Bo tutaj... jest jeszcze naprawdę dużo ciekawych miejsc. Tu jest między innymi jedna rzecz, ale chyba trochę inaczej się do niej dostanę. Co prawda, nie zaszkodzi nam zrobić zapisu i spróbować dostać się sposobem, który aktualnie przychodzi mi do głowy. Ale zaraz zobaczymy, czy to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Udało nam się odblokować jakiś mechanizm. Ojojoj, oberwałam. I widzę, że teraz będziemy mieli imprezę. Chwilowo jest pusto. Nie wiem, czy mam to wkręcić, na to by wychodziło. Przestało teraz lecieć. Z tego, co widać, tam możemy wejść po coś. Czyli tym już nie mogę kręcić? Nie, to już jest nie do ruszenia. Czyli co, musimy wejść tam na górę? Teraz? A nawet nie na górę, tylko po prostu tu. Ach, tutaj możemy się wspinać. Jakoś. Dobra, jest punkt kontrolny, jest apteczka. I teraz co? I teraz do przodu? Tak, tak po prostu. O proszę, mamy pastora. Land of the Dead. Czyli co, Królestwo Umarłych? No to by wychodziło. Czyli teraz to przydałoby się stąd jakoś chyba wyjść. Chyba jakoś wrócić. Czy to robi to, co myślę? A, to nie jest taka prosta rzecz. Właśnie się udupiłam chyba. A może i nie? O kurde, chciałam skoczyć, ale coś nie wyszło. Ale wiecie co, chyba trzeba było tak zrobić, bo ten żygacz teraz zaczął tutaj faktycznie z powrotem coś robić. Ciekawe, czy coś się stanie, kiedy ja po prostu oleję ich i sobie pójdę. Chyba nic. Teraz w bok, na to by wychodziło. No. Koleżanko. No, idziemy. No chyba musimy stąd wyjść teraz. I teraz co, po prostu do przodu? O kurde, no. No dobra.
Chociaż mi się wydaje, że źle teraz idę. Nie, no mamy wrogów, czyli dobrze idę. No, dawaj. Tamtego chyba wrzuciłam tam z powrotem. No i co teraz? Chyba musimy jakoś przejść tędy z powrotem. Nie wiem, w czym rzecz, ale wychodzi, że trzeba iść tędy. Czyli zrobimy kolejne kółeczko. A może mogę tutaj skoczyć na to? Spróbuję. Ha, mogę! No i o to właśnie chyba chodziło. I dobra, chyba czaję, jak musimy się wydostać, ale zanim ja to zrobię, to zrobimy sobie save'a. Chociaż chyba był punkt kontrolny, ale tak dla... żeby było. Dzisiaj troszeczkę jestem przymulona, bo jestem po pracy. No właśnie, i to już był mój błąd, że tak zrobiłam. Huśtaj się szybciej. No, chyba nie zdążę. A może i zdążę? Super, zdążyłam. No to chyba rozumiem, że wypadamy. No, mamy pastora, więc chyba nie potrzebujemy już tam być. Tutaj mamy ten motocykl zostawiony, więc raczej bez problemów. Chyba jednak wracamy. Chyba, że właśnie zbugowałam jakimś cudem grę, no ale... A, rozumiem. Tylko trochę muszę wycofać. Bo my teraz możemy to przesuwać. Okej, to chyba do przodu. Dobra, i chyba o to chodziło. No, zobaczmy. Dobra, tylko ładnie. Możesz ładnie wjechać. Dzięki. No, reakcja ze strony gry była taka trochę, co ty robisz, po co tu jedziesz i tak dalej. No, ale dobra. Wychodzi na to, że chyba dobrze kombinuję. No i co, i chyba wyjedziemy stąd? Tylko jak my otworzymy z powrotem przejście, to ja tego nie wiem. Aha. Dobra, rozumiem. Dobra, weź zmień tę broń. Dobra, to już chyba wszyscy możemy wybywać. No, tylko ładnie trzeba wykręcić, nie tak jak ja. Dobra, jeszcze raz. Damy radę? Damy radę. I chyba już wiem, po co była mi ta głowa, którą zebrałam. Początkowo... O mój Boże. Początkowo sądziłam, że ona jest po to, żebyśmy zdobyli jakiś relikt, ale z biegiem czasu dociera do mnie, że nie. O kurde. Tutaj musimy sobie opuścić przejazd. A ja już taka, wiecie, już taka pewna siebie. Dobra, mamy tutaj zapis na szczęście w tym miejscu. I teraz tu. Dobra.
i teraz tu. I działa to tak, jak powinno, na szczęście. Czyli co, wychodziłoby na to, że to chyba jest też rzecz, delikatnie mówiąc, czasowa. Dobra, w sumie w porządku. No, troszeczkę się poobijamy. Dosyć wąskie są te przejścia. To trzeba jednak przyznać. No i... Wiecie co, ja sobie ustawię od razu ten motocykl na wyjazd. I... To nam się przyda. I wybywamy. Aha. Trzeba się rozpędzić, a nie tak jak ja. Jak kretyn. Dobra, nastawiłam sobie już to. Miejmy nadzieję, że teraz się nam to uda, tak jak trzeba. Spróbujmy. No nareszcie. Zip, I have everything I need to get Thor's hammer. Do you have better coordinates for me? No i świetnie, udało nam się ukończyć poziom południowy Meksyk. Ja myślę, że jeszcze teraz przejdziemy sobie kawałek nowego poziomu. Ładuje nam się właśnie wyspa Jan Mayen. No i tutaj prawdopodobnie idziemy po młot Snow Light albo Snow Heavy. Może zrobimy sobie Light. No i zaczniemy sobie ze strzelbą, myślę. No kurde. Hey, you know that big expensive ship of Amanda's? The one on the bottom of the Mediterranean. Uh-huh, that one. She has a sister, the Tisiphone, anchored off the coast of Thailand. Looks like they've taken through your leftovers. Excellent work, sir. Thank you. You've earned some rest. I'll take it from you. Be careful. When you see Amanda, give her my regards. Z całym szacunkiem, ale to ma być jakaś ostrożność? Gate of the Dead. No dobra. Myślę, że ten kawałek sobie akurat przejdziemy. Oho. Jak się odsuwa brama w tę stronę? Motocykl mi przeszkadza, tak? No, wycofaj. No dobrze. Nie powiem, wygląda to naprawdę zjawiskowo. No kurczę. No, tutaj trane w ogóle już siedzą. W ogóle bez motocykla to się nie wybieraj, koleżanko. Gdzie ty masz ten motocykl? Tutaj. O. Nowy wygląd apteczek. W ogóle, czy ja mam apteczki? O, nie mam. Znowu mi gra zabrała. Wiecie co? To jest po prostu nie fair, moim zdaniem.
Weź się, gościu, palwrota. Wow, 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 dobra. Pomału. Wow, nie. Nie, nie, nie. Aj, aj, aj. No, przynajmniej zeszłam na dół. Dobra, trzeba się pilnować, bo naprawdę spadek jest dosyć spory. W sumie to najlepiej by było. Myślę sobie wybijać te trale normalnie. Bo one potem będą mi uprzykrzały życie. A tak to przynajmniej na bieżąco też będziemy zjeżdżać i w miarę się pilnować. No. No hej. I co, i ciebie już nie muszę dobijać? Nie. Dobra, przed każdym takim większym spadkiem zrobimy sobie save'a. Więc zróbmy takowego save'a. I myślę, że możemy sobie tutaj zrobić tak. No, super. No tutaj trzeba ostrożnie zjeżdżać. Tu jest to miejsce, gdzie jest troszeczkę żart. Dobra. Tutaj bym akurat chciała sejwika. Szczególnie, że jak widzicie, nie ma tutaj punktów kontrolnych za bardzo. A czy ja mogę sobie te napisać? Pewnie nie mogę. Tu mogę. Dobra. Dobra. Tu jest ta największa... Wow. Dobra, tutaj już jest za dużo, za dużo. Tutaj już jest trochę też przesadnie. Wybaczcie za te zapisy, ale po prostu ja nie chcę ginąć 10 tysięcy razy i zjeżdżać tą samą ścieżką. Bo to jest potem frustrujące bardzo. No sami widzicie, punkt kontrolny dopiero jest na dole po cutscence, tak naprawdę. Hall of the Slain. Valhalla. Odin's Hall. Where the warriors who died in battle came to feast and prepare to fight in the final battle of Ragnarok. That makes this Valgrind the gate of the dead. Old is that gate and how to unbolt it, few now know. Where are the Valkyries when you need them? No, chyba rozumiem. O kurde. Wiecie co, rzucimy granat, bo to może być przydatna rzecz. Tylko, że oni chodzą za mną teraz i to może być... Okej, rozumiem, że granat już jest taki, że potem nie muszę nic robić z tym przeciwnikiem. Spoko w sumie. Dobra, bo ten mi trochę przeszkadza. Dobra. Nie wiem, czy to są wszyscy, czy nie wszyscy. Tu coś leży. Nic nie leży. O, to mi potrzebne do czegoś, z tego co widzę. Dobra, jest apteczka. To jest mi najbardziej potrzebne ze wszystkich aktualnie rzeczy. Dobra, tu będą skarby. To mnie jakoś to mało obchodzi. A to chyba musimy gdzieś włożyć. Tylko gdzie? Wiecie co, zanim ja to zacznę robić, to ja mogę tym kręcić. Okej, tutaj coś jest. Dobra.
tutaj też jest coś. Nie wiem, co ma mi to dać. I to chyba... Jeszcze jedno gdzieś jest. A tu jesteś, dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie długi, ale myślę, że jak go poprzecinam, to powinien być raczej okej. Okej, wprawiliśmy całość teraz w ruch. No i wychodzi na to, że trzeba się dostać na samą, samiutką górę. Mamy towarzystwo? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Dobra, to zróbmy takiego profilaktycznego sejwusia. Myślę, że może być tu. Żeby już tam nie latać z tym wszystkim. I teraz by się przydało... Dobra, tutaj jeszcze zdążyłam. Dobra, no tutaj ogólnie gra poleca, żeby się nie spieszyć. I to jest chyba rzecz zrozumiała. Dobra, weź zejdź, bo coś masz jakiś problem ze sobą. Dobra. Jest pierwszy punkt kontrolny, jest jakaś apteczka nawet po drodze. I tutaj widzę, że chyba mogę sobie tym kręcić. Albo nie mogę? Część rzeczy się świeci, część nie. Tu mogę kręcić. I to jest chyba po to, żeby sobie ułatwić troszeczkę wskakiwanie na górę. Jak to? Nie doskoczymy tutaj? No jasne, że doskoczymy, tylko Lara miała jakieś problemy ze sobą. Tutaj chyba tak ładnie nie doskoczę na ten drążek, tylko muszę z drążka na drążek. No, dokładnie. Dobra. Okej. Odejdziemy kawałek. I teraz tu? No jest troszeczkę tego skakania. Ale chyba dobrze nam w miarę idzie. Zaraz chyba powinien być kolejny punkt kontrolny. Ważne jest to, żeby się nie spieszyć. Dlatego ja też się staram nie spieszyć. Dobra, i tutaj powinnam też móc zaraz tą bramą gdzieś kręcić. Jest punkt kontrolny. Tylko, że nie mogę tego dotknąć tak jakby. Tu jest skarb. Już go zbiorę, jak mi się nawinął. Okej, tu możemy kręcić. I teraz... Ja troszeczkę nie rozumiem, po co nam kręcenie tym. No, ale dobra. Okej. Ej, czy tutaj się już zaczynają takie pary wodne, brzydkie? Tak. No raczej nic fajnego. No właśnie. Ojojoj. Tutaj się na szczęście udało bez jakiejś krzywdy. Dobra. Jestem na górze. Najlepiej by było nie spaść. Super, jest punkt kontrolny, o to mi chodziło. Tego nie potrzebuję. Szukam miejsca, gdzie mogę zacząć tą bramą kręcić, ale takowego... Dobra, widzę takowa.
Tylko nie widzę celu. Aha. Dobra, w tym wypadku potrzebowałam zakręcić, bo się pojawia jakaś łuna światła. I czy ona zniknie, jeżeli ja zacznę kręcić dalej? Spróbujmy zrobić takie całe okrążenie. Dobra, pojawiła się drugi raz, czyli w tym miejscu przestajemy kręcić. I co, wychodzi na to, że ja teraz zepsułam, tak? Bo... wyżej nie wejdę. A wychodzi na to, że niżej były też jakieś łuny. I po to się właśnie tym kręci. Najgorsze jest to, że teraz trzeba zejść. Dobra, no jak się puszczę, to chyba się złapię, tak. No, prawie mnie to przy... Dobra, w sumie tutaj możemy chyba w miarę bezpiecznie schodzić. Czyli co, czy ja mam tu kręcić tak nie bez celu? O mój Boże, tylko nie spadnij. Dobra, jest punkt kontrolny. Dobra, no to spróbujemy jeszcze pokręcić. Gra mi powinna powiedzieć, kiedy się ta łuna pojawi. Tak myślę. Tak. Dobra, jakbym wiedziała, to bym od razu to robiła tak jak trzeba. Dobra, poczekamy na drążek i teraz w sumie wchodziło się w miarę prosto. Trzeba ostrożnie schodzić. O kurde, właśnie ostrożnie się trzeba tutaj schodzić, naprawdę ostrożnie. Dobra, jestem na dole. W sumie też to ma swoje plusy, że zaczęłam od góry. Z tymi łunami, tak myślę. Bo teraz jak już będziemy na dole, to będzie przejście całe otwarte. Dobra, są trzy? Tak. No niestety, drążek zdążył mi uciec. No i dobra, jeszcze tutaj pokręcimy sobie na samym początku. Bo ktoś nie pomyślał i nie pokręcił. Właśnie, tu jesteś. No to pokręcimy. I co, i teraz nam się brama powinna otworzyć, tak? Jak najbardziej. Valhalla, moi drodzy, tutaj rozpoczyna się nowy poziom w tym miejscu, więc my przejdziemy przez te bramy już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten film, zrobię sobie zapis, bo żeby był, i tym razem sobie zapiszę go dalej. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. No i co? I słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Cześć!